Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. 14 mistrz świata przed nami, Władimir Kramnik. W tej partii mierzy się z Garym Kasparowem, swoim trenerem. Można powiedzieć, że uczeń przerósł trenera. Władimir Kramnik, moi drodzy, posiada niezwykły talent szachowy. On ma niezwykłą pamięć i niesamowitą intuicję, która jest szalenie potrzebna w szachach. No, popisuje się w tej partii z, w, z Kasparowem. Partia była grana w Londynie w 2000 roku, właśnie w meczu o Mistrzostwo Świata. W momencie rozgrywania tej partii Kramnik ma ranking 2770, Kasparow 2849. Niesamowity, duży, duży, wysoki ranking Kasparowa. Przejdźmy do rzeczy. Kramnik rozpoczął ruchem, moi drodzy D4. Kasparow odpowiedział skoczkiem na F6, C4. Posunięcie E6, skoczek C3, goniec B4. Moi drodzy, mamy obronę Nimcowicza. Plan jest taki, tutaj czarne wyprowadzają gońca wiążąc króla z opcją długiej, krótkiej roszady przede wszystkim, szybkiego rozwoju, i może w którymś momencie próby zbicia tego skoczka, żeby zdwoić tutaj te pionki, chociaż to nie jest jakaś tragedia dla białych. Można w ten sposób pozwolić czarnemu, żeby ten skoczek został zbity. Można też grać Hetman C2 w tym momencie. Tutaj czarne też planują, na grać C5, D5, B6, są różne możliwości w obronie Micowicza. Cieszę się niezwykłą popularnością ten debiut. Tutaj e3 ze strony Kramnika i ten ruch jest właśnie wymyślony przez Akiba Rubinsteina, który stosował właśnie to posunięcie moi drodzy w 1920, 1910. Także zobaczcie, prawie 100 lat minęło, a ten ruch jest stosowany. Roszada ze strony Kasparowa. No i tutaj można zagrać oczywiście skoczek E2. Jest to ruch dopuszczalny, ale też goniec D3. Jak najbardziej rozwinięcie figury. D5 ze strony tutaj Kasparowa i skoczek na F3. Teraz naturalnie skoczek wychodzi, gdyż tutaj goniec pilnuje już pionka. Nie boimy się tej teraz tego bicia na C3. W ogóle się nie boimy, ale chodzi o to, że jak będzie bicie na C3, odbijamy BC. To zauważcie, że po tym ruchu D5 tutaj zawsze możemy wyprostować y, pionki. I nie mieć już zdublowanych. C5 gra Kasparow, bardzo solidnie, tak odważnie, że tak powiem, do centrum piony, żeby walczyć o te centrum, no ale kramnik kończy rozwój, to jest teoretyczna pozycja. Tutaj Kasparow postanawia już uprościć troszeczkę grę i wyklarować strukturę pionków, mianowicie wybija pionkę na D4, no i teraz moi drodzy, czym byśmy odbili? Czy wybijamy skoczkiem tego pionka, czy, czy pionkiem? No właśnie, Kasparow, e, przepraszam, kramnik... E, bardzo lubił grać figurami i nie bał się, że tak powiem, pionków izolowanych. Wybija pionka, żeby otwierać gońca. Prosta sprawa. Skoczkiem byłoby nieco pasywniejsze. Tutaj pionek na pewno stoi trochę lepiej, odbiera więcej pól. No, Kasparow od razu wybija, goniec wybija i zobaczcie, jest izolowany pionek. Izolowany pionek to jest taki pionek, który nie ma podparcia od pionka z lewej lub z prawej strony. B6 zagrywa Kasparow, goniec G5 i goniec B7, rozwój figur trzeba zakończyć, wieża E1, zauważcie, Kramnik rozwinął wszystkie cztery lekkie figury i zabiera się za figury ciężkie, czyli wieżak wskakuje na wolną linię swobodnie, skoczek z B na D7 i wieża na C1, kolejna wieża wchodzi do gry, wszystko wygląda dosyć normalnie i tutaj Kasparow zagrywa wieża C8. No dobrze, debiut mamy rozegrany, pojawiła się tak naprawdę gra środkowa i trzeba mieć jakiś plan tutaj. Do gry. Panowie na pewno przygotowywali się bardzo solidnie do swoich pojedynków. Kramnik tutaj miał rozpracowany debiut, naprawdę bardzo, bardzo daleko. Do którego momentu to dokładnie Wam nie powiem, gdyż nie znalazłem tej informacji. Kiedyś przeczytałem, kiedyś analizowałem tę partię w książce i tam było właśnie, była taka wzmianka, że Kramnik bardzo daleko Miał tą pozycję już na szachownicy w domu, więc analizy tutaj się, przygotowania się bardzo przydały. Hetman B3, moi drodzy. Szalenie mi się podoba gra białych, z tego względu, że dla początkujących zawodników jest to świetna nauka z tego tytułu, że mamy wszystkie figury rozwinięte. Każda figura białych została poruszona, zrobiona roszada. No i taki pionek w centrum zawsze jest albo słabością, albo mocą. W tym momencie jeszcze ten pionek jest całkiem ok. Zabiera ważne pola tutaj dla figur czarnych, przede wszystkim skoczek nie wchodzi. Moi drodzy, goniec nie może wejść No pionka nie można przepływać Jest pełna kontrola, wszystko e, myślę, że ładnie działa Goniec zagrywa na E7 no, jest to ruch e, taki, no cofamy tutaj tego gońca ten, ten goniec troszeczkę wspomaga To związanie było dosyć nieprzyjemne na Hetmana Więc myślę, że całkiem ok e, No i moi drodzy, teraz Kramnik postanowił zagrać takie posunięcie y, Przygotowane już w domu Postanowił wybić tutaj skoczka na F6. To się wiąże z pewnymi konkretami, które się pojawią za chwilę. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy taką sytuację i goniec atakuje tutaj skoczka, często na pewno w waszych partiach, w naszych partiach się to zdarza. No to takie bicie tak po prostu skoczka na F6 gońcem, no rzadko się widuje i nie jest to mm, najlepsze, że tak powiem, zagranie. E, bo oddanie parę gońców tak bez żadnego planu później jest, no po prostu bezsensowne. Ale w tym momencie jest już w tym ukryty cel. No i moi drodzy, do wyboru mamy dwie opcje, bo nie liczę bicia pionkiem, żeby otwierać króla. Albo bijemy to gońcem, albo bijemy to skoczkiem, które bicie jest najlepsze. No jest to dosyć trudne zagranie, no aczkolwiek trzeba sobie jakoś z tym poradzić i powiem w ten sposób. W partii nastąpiło bicie skoczkiem, co się wydaje bardzo naturalne, bo skoczek ma opcję wejścia na D5 i przyblokowania tych figur, które bardzo mocno uderzają w pole E6. No i przyblokowanie przede wszystkim marszu Pionka, ewentualnie na D5. W tym momencie, mimo wszystko, należałoby zbić gońcem. Tak nie poszło, ale sprawdźmy, co by tutaj się wydarzyło po biciu gońcem na F6. Tutaj te posunięcie jest lepsze. To posunięcie, moi drodzy, jest lepsze. Bo skoczek na przykład mógłby zagrać na B5. Taki ruch się narzuca, gdyż grozi wzięcie na A7 wejście na D6 i atak na wieżę gońca. Ten skoczek tutaj po prostu na D6 jest dosyć nieprzyjemną figurą, ale czarne mogłyby zagrać tutaj mega konkret, mianowicie wymiana teraz skoczka na F3. No, bicie pionkiem jest fatalne, bo psuje totalnie strukturę pionów i odsłania króla, więc hetman musiałby wybić na F3. I tutaj trzeba zagrać A. 6, skoczek może wskoczyć na D6 i wieża C7. E, okazuje się, że tak naprawdę tutaj się nic złego absolutnie nie dzieje. Skoczek wygląda dosyć groźnie, ale tak naprawdę nic. Nic takiego groźnego tutaj nie ma dla czarnych, więc czarne mogły swobodnie w ten sposób zagrać, i myśląc, myśląc tutaj troszeczkę o remisie. No tutaj, oczywiście, remis dla czarnych zawsze jest na wyższym poziomie dobrą, dobrym wynikiem, szczególnie jak się gra mecz o Mistrzostwo Świata. Tutaj, jeżeli koniec by wybił na A6, moi drodzy, to mamy wybicie na pewno na D4, pionki tutaj, no oczywiście po drodze można wybić na C1. No cóż, ale tutaj też jest inna opcja. Tutaj białe mogłyby na przykład wybić na F7. Wieża by mogła wybić na f7. No, króla raczej nie, nie bijemy królem, bo goniec gra i król wychodzi na spacer. Robi się bardzo niebezpiecznie, nie można w ten sposób, więc musiałaby wybić wieża. I goniec na przykład na e6. Po skoczku f8. Tutaj wieża mogłaby wybić, hetman mógłby wybić. Goniec oczywiście wybija, hetman wybija moi drodzy i wieża d1 tak mogło w partii pójść. To jest pozycja obiektywnie równa. Ale w praktyce raczej czarne tutaj nie powinny mieć problemu i mogłyby próbować grać według mnie na wygraną. Mimo, że silniki pokazują totalnie 0,0,0 i jeszcze raz 0, więc remis, tak? Ale myślę, że kramnik w ten sposób. No, mógłby grać, on często zostawiał sobie wieże za dwie figury w jego partiach, które analizowałem, ale Kasparow zagrał po prostu inaczej. Zobaczmy, że już w 14 ruchu Skoczek wybił na F6, co się okazuje, moi drodzy, no takim ruchem no, nie do końca chyba dobrym, gdyż Kramnik miał tą partię, tę partię przeanalizowaną i uwaga, uderzył na E6 gońcem. No tak, no jeżeli się ustawia gońca na C4 i Hetmana na B3, to z reguły chcemy tutaj uderzyć na E6, znaczy nie jest to oczywiście zawsze taka y, opcja, ale w tej partii konkretnie już Kramnik tutaj miał niecne zamiary i no wybić trzeba, no ofiarę trzeba przyjąć, trzeba przyjąć. Hetman bije na E6, no i moi drodzy y, jest opcja oczywiście zasłonięcia się wieżą na F7, ale ona nie jest najlepsza, gdyż gramy skoczkiem, Hetman musiałby bronić, tutaj wybijamy, Hetman bije, Hetman bije, no i mamy jakość więcej z totalnie wygraną pozycją, więc tak zagrać nie można. Tutaj król odszedł na H8. No, i Hetman wybił po prostu tego gońca. Goniec z tempem wybija skoczka, który tutaj ginie i powoduje, że pionki są strasznie źle ustawione, są słabe i król jest nieco odkryty. Ale bazujemy na konkretach, moi drodzy. Hetman wybił teraz na D4. No, pionka odbić trzeba. No, i skoczek skoczył na B5. No, ciekawa sytuacja powstała. Moi drodzy, w tym momencie Kasparow musi podjąć bardzo ważną decyzję albo myśli o obronie swojego króla. Albo stara się zbijać pionki. W partii nastąpiło bicie pionka na B2, Który, którym posunięciem najlepszym niestety nie jest pionkożerstwo, często nie popłaca. Trzeba się naprawdę porządnie doliczyć defensywnej gry w tym wypadku, żeby brać pionka tak swobodnie. Pokażę inną opcję. Jeżeli na przykład Hetman zagrałby na D2, o co chodzi w tym posunięciu? Chodzi o to przede wszystkim, żeby uciec na G5 z szachem i bronić na G7. Po prostu pójść do obrony I po takim ruchu białe mogłyby tak zbić na c8, no trzeba bić, bo tutaj hetman też podpierał atak na c1. Wieża by musiała wybić i skoczek zagrywa na d6. Okazuje się, że ta wieża teraz za, za dużo ruchów nie ma. E, na g8 nie może być, bo jest samobój, moi drodzy, skoczek f7. No, wieża zagrywa na b8 i byłby to ruch e, ok. W tym momencie skoczek zagrywa na e8. Strasznie dziwne posunięcie na pozór, ale są konkretne groźby. Moi drodzy, bić nie można, bo tutaj jest grozi bicie hetmanem. No i bić nie można oczywiście do końca, bo na końcu jest mat wieżą, więc trzeba, było się trzeba by było się zasłonić po biciu wieżą e, skoczkiem na g8. Ale jakość mniej u czarnych, totalnie przegrana pozycja. Jeżeli skoczek wybija na e8, to hetman f8 mat. Bardzo sprytne zagranie mogłoby nastąpić. Ale e, czarne raczej nie dostrzegły w swoich analizach wieża B7. Świetny ruch, który broni tutaj G7 przede wszystkim, bo też grozi mat na G7. Jeżeli białe by wybiły na B7, to mamy tutaj bicie na E1 z odbiciem na E8 i czarne wygrywają. W tym momencie. Na przykład Hetman F8, bo mógłby zagrać. Skoczek musi się zasłonić. Powiedzmy, no wieżą trzeba zagrać gdzieś aktywnie. Wieża E4, można by było też królem na F1. No a załóżmy wieża E4, Hetman G5, moi drodzy. Wieża G4 z atakiem na G7, ale mamy Hetman E7, i po wszystkich wymianach i skoczek D6 okazuje się, że. Ta pozycja jest nieco lepsza dla białych ze względu na pionka więcej, ale tak naprawdę praktyczne szanse czarne mają tutaj na zremisowanie tej pozycji, więc czarnymi można było w ten sposób się bronić. Tam komputery pokazują jeszcze lepszą obronę, ale ja w nie nie wnikałem, tylko pokazywałem takie dosyć ludzkie, myślę, że posunięcia. Moi drodzy, po skoczku B5 Kasparow wybił na B2, co kramnik wykorzystuje teraz bezlitośnie. Pierwsza rzecz. Wybił na c8, wieża wybiła na c8 I skoczek zagrał na d6 no Skoczek w połączeniu z hetmanem jest bardzo groźny Jeszcze wieża w natarciu na wolnej linii Tam jakieś opcje mata No ale na razie to jest wszystko bronione Więc trzeba uważać Wieża zagrywa na b8 moi drodzy No i teraz skoczek na f7 szach Król g8 Hetman e6 Robi się groźnie Robi się groźnie, gdyż tutaj skoczek może odejść na przykład na H6 z opcją Hetman G8 i dajemy mata. Na F7. Jest to taki znany mat. E, dla, dla amatorów, szczególnie, no, każdy powinien e, tego mata tutaj znać. E, moi drodzy, teraz. E, ojejku, teraz wyszło mi, wyszło mi z głowy, jak ten mat się nazywał. Dajcie znać w komentarzach. E, bardzo słynny mat. E, można pisać jak najbardziej. E, zachęcam. Moi drodzy, teraz tak. Czarne tutaj mogły. Czarne w ogóle zagrały wieża F8. Wieża F8, bo wieża F8 tego mata nie ma, gdyż król zagrywa na H8, Hetman gra na G8, skoczek bije i wieża z F8 tego pola F7 broni. To trzeba sobie troszeczkę spróbować wyobrazić. Co by było na przykład, jakby było zagranie H5. Bardzo dalekie dalekie teraz posunięcia. Tutaj Kramnik miał przygotowane. No to jest mistrz, moi drodzy, dalekosiężnych planów. Od razu pokażę, jaka tutaj wiązanka wychodzi. Skoczek E5 szach. Mamy szacha na króla. Król H7. Jeżeli na przykład Król H8, to tak naprawdę gramy dokładnie to samo co w partii. E, powiedzmy skoczek G6, Król kruch, H7, przepraszam, i Hetman F5 znowu grozi tutaj z odsłony szach. No powiedzmy Król H7. Hetman F5 i Król wraca na G8. I skoczek zagrywa na C6. To jest bardzo ważny, wtrącony ruch, e, gdyż chcemy skoczkiem wejść na E7, atakując wieżę. E, I teraz tak. Jeżeli wieża E8, no to. Niestety mamy bicie na e8, skoczek bije e8, hetman e6, król f8, hetman e7 i zbijamy później na e8. Ja tak specjalnie troszeczkę strzałkami manewruję, żeby, moi drodzy, nie wszystkiego pokazywać na szachownicy, żeby sobie troszeczkę wyobrazić. Tutaj wieża jakby zagrała na a8, to jest skoczek e7, szach, król na h8. No Jeżeli na przykład król zagrywa na F8, to mamy Hetman E6 z opcją Mata na G6 skoczkiem, więc tutaj het, król ucieka. No i teraz bardzo trudne posunięcie, takie arcymistrzowskie, mi się takie ruchy niezwykle podobają. Wszystko maksymalnie dobrze stoi i tutaj zagrywamy królem na G2. Niezwykle trudny ruch. O co w tym posunięciu chodzi? No, lekkie wyczekanie. I przede wszystkim nie chcemy białymi, żeby jakaś ta, jakiś tam szach na c1 wystąpił, czy na a1 ciężką figurą. Tutaj jakby na przykład Hetman zbił pionka, nie lepszych ruchów nie widać. To skoczek mógłby zagrać na g6, król g8, wieża e7 wchodzi do gry. Zauważcie, nie ma żadnego szacha tutaj na 1c. Wieża na przykład by zagrała na d8. Skoczek e5, moi drodzy. O co tutaj chodzi? Przestawienie ładnych figur, żeby zagrać hetmanem i dać mata. Bierze na przykład zagrywa na d2. Zobaczcie, opcje tutaj ataku na f2 istnieją bardzo groźne, ale hetman zagrywa o dziwo na g6 i po biciu na f2, moi drodzy, król g1 z wielkim wykrzyknikiem. Okazuje się, że nie ma co grać czarnymi. Grozi nieunikniony mat, a takiego szacha nie ma, bo po prostu hetman bije i przewaga materialna. Więc totalnie wygrana partia, moi drodzy. Przejdźmy do tej pozycji. Wieża zagrała na F8 i skoczek zagrał na D8 z szachem. Król na H8, Hetman E7. W tym momencie czarne złożyły broń. Kramnik wygrał tę partię. No ale, co by było, gdyby oczywiście? Jeżeli tutaj wieża by zbiła, no trzeba zbić wieżą na D8, bo jak wieża G8, to mamy skoczek F7 z matem. Wieża musiałaby wybić, Hetman musiałby wybić skoczek G8. Moi drodzy, i teraz następuje, myślę, że dobry ruch. Hetman D5, i tak naprawdę po tym posunięciu nie widać, co dalej grać czarnym kolorkiem, gdyż Hetman broni tutaj pionka na A2. No i kwestia po prostu techniki, którą Kramik miał bajeczną. No, na tym poziomie już przeciwnicy sobie po prostu, moi drodzy, ufają. Tak mogłoby być. Pozycja końcowa wygląda następująco. No brawa dla kramnika. No Kramnik genialny szachista, polecam jego partię analizować. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!